Bitwa Warszawska to jedna z nielicznych w historii, której zwycięstwo przesądzało o losach całej wojny. To w tym momencie właśnie odwróciła się karta tego pojedynku pomiędzy nowo odrodzonym państwem polskim, a też świeżo powstałym państwem bolszewickim na wschodzie. To rzeczywiście pod Warszawą rozegrała się ta bitwa, która decydowała być może o losach Europy. Tym pomnikiem w dniu wyjątkowego święta. Święta Wojska Polskiego i 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej, uznanej za jedną z najważniejszych bitew w dziejach świata. Bitwa Warszawska wstrzymała nie tylko pochód Armii Czerwonej na Warszawę, ale zahamowała też pochód komunizmu na zachód Europy. W tym uroczystym dniu oddajemy hołd wielkiemu wodzowi, marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, twórcy polskiej armii
i wybitnemu strategowi. Wielkość marszałka doceniało wielu mu współczesnych intelektualistów, takich jak Wyspiański, Żeromski, Lechoń, Wierzyński, Bruno Schulz oraz Witkacy, który o marszałku napisał. On miał koncepcję nie dającą się zawrzeć w słowach, nieuchwytną jak pajęczynka, a mocną jak wiązania lin stalowych. Czuł ją w mięśniach, w błyskach woli.